Pewnie zastanawiacie się, kto był najsilniejszym wojownikiem w uniwersum Diuny, a wskazanie, kto nim jest, to trudny wybór. W końcu przez 15 000 lat, opisanych w powieściach z cyklu Diuna, pojawiło się mnóstwo postaci, które moglibyśmy wybrać. Czy to jeden z bohaterów dżihadu butleriańskiego, jak Vorian Atryda? A może rosakańskie czarodziejki, które siłą umysłu niszczyły cymeki? A może był to któryś z Sardaukarów, mistrzów miecza z Ginaza, jak Duncan Idaho, czy jego mistrz Whitmore Blatt? A może któraś z matek wielebnych Bene Gesserit, dzięki opanowaniu Prana Bindu na mistrzowskim poziomie? A może był to Bóg, Imperator Leto II? Jeśli miałbym wskazać jedną postać, to jest to ktoś, kto posiadł umiejętności walki na poziomie nieporównywalnym z niczym znanym wcześniej, ani później. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o najsilniejszym wojowniku w uniwersum Diuny, zapraszam na film, ale ostrzegam również przed spoilerami. Zachęcam również do subskrybowania oraz do innych form wsparcia, dzięki którym możecie współtworzyć kanał Usul. Dziękuję za uwagę, a teraz zaczynamy. Najlepszy, moim zdaniem, wojownik w uniwersum urodził się ponad 4000 lat, po wydarzeniach z oryginalnej Diuny. Jego ojcem był urzędnik Kahoam o imieniu Loshi, a matką Lady Janet z Bene Gesserit. Mowa o Mailse Tegu, mentacie i naczelnym baszarze, czyli dowódcy wojsk Bene Gesserit. Ale zacznijmy od początku. 1500 lat po śmierci Boga Imperatora znany wszechświat zmienił się na zawsze. Nie było już imperatora, ani landsradu, a największymi potęgami byli Bene Tleilax X oraz Zakon Bene Gesserit. Tleilaxianie nauczyli się tworzyć przyprawę w zbiornikach aksolotlowych, łamiąc monopol z Arrakis. Ixianie z kolei rozwinęli technologię pozaprzestrzenną, chowającą obiekty przed jasnowidzami oraz statki z urządzeniami nawigacyjnymi, spychając gildię kosmiczną na bok. Bene Gesserit zasiliły swoje szeregi mężczyznami w roli żołnierzy, a wszystko to przez chaos, pozostawiony po Bogu Imperatorze, który zadbał o to, żeby trudno było kontrolować ludzkość i przewidywać przyszłość. Miles Teg był członkiem zakonu Bene Gesserit, jako mentat i naczelny dowódca armii. Był efektem programu eugenicznego, który miał przynieść idealną osobę do tej roli. Teg był wychowany przez rodziców w miłości i spokoju, a od najmłodszych lat był ukierunkowany przez matkę na służbę u Bene Gesserit. Nie zdawał sobie z tego sprawy. Dopiero po śmierci matki odnalazł notkę na reduliańskim papierze krystalicznym, w której zakon dziękował Janet za dostarczenie mentata wojownika, na którego liczyły. Miles był bezpośrednim, wyselekcjonowanym potomkiem księcia Leto Atrydy. Gdy dorósł, bardzo przypominał go z wyglądu, był jednak wyższy. Gdy w bibliotece Bene Gesserit zobaczył projekcję jego osoby, odkrył, że jego ruchy i maniery są prawie takie same jak u dawnego księcia Atrydów. Nic dziwnego, że zakon żeński chciał mieć dowódcę z jego cechami. Podobnie jak Leto, Teg był człowiekiem honoru, z charyzmą i doskonałymi umiejętnościami przywódczymi. Jego ludzie byli mu wierni, szanowali go i podziwiali. W połączeniu z mentackimi cechami Miles Teg jako baszar wojsk Bene Gesserit wypełniał swoje zadania na najwyższym poziomie. Z tego powodu jego osoba przeszła do legendy, zdobywając uznanie całego zgromadzenia żeńskiego. Teg rozpoczął szkolenie w zakonie, gdy miał 13 lat, w twierdzy na Lampadasie, dawnej siedzibie Wielkiej Szkoły Mentatów, która po rozwiązaniu przez Boga Imperatora trafiła pod skrzydła Bene Gesserit, Prawdę mówiąc, swój trening rozpoczął znacznie wcześniej, ponieważ jego matka uczyła go metod, sztuczek oraz prana bindu od najmłodszych lat. Dzięki temu był on odporny na głos czy imprint seksualny. Z ulgą Zakon odkrył, że Miles nie ma umiejętności prekognicji, czyli jasnowidzenia, którym byli obdarzeni Atrydzi, choć okazało się w przyszłości, że bardzo się mylił. Bashara Milesa Tega poznajemy w Heretykach Diuny, gdy miał 296 lat i był na emeryturze, prowadząc swoją rodzinną farmę na Lernausie. Z biegiem lat, dzięki stosowaniu melanżu, długość ludzkiego życia wydłużała się i mimo tak zaawansowanego wieku Teg był nadal w formie. Choć jego głowę pokrywały już siwe włosy, to nie można było powiedzieć, że jest już stary. Osobiście pofatygowała się do niego matka przełożona zakonu, Bene Gesserit Al-Mataraza, która poprosiła Bashara, by ten powrócił do służby jako nauczyciel 12 goli Duncana Idaho. Wierzyła ona, że Teg, który nie dość, że jest najlepszym wojskowym, który ochroni młodego Ghole przed Tleilaxu, którzy zabijali poprzednich, to obudzi wspomnienia oryginalnego Duncana, ponieważ Miles przypominał księcia Leto Atrydę. Ten zgodził się, pod warunkiem, że obejmie dowództwo nad ochroną planety Gammu, czyli dawnej Giedi Prime, należącej do rodu Harkonnenów, którego de facto Teg się brzydził, oraz że bezpośrednio będzie podlegał tylko i wyłącznie matce przełożonej. Gola Duncana Idaho miał do odegrania bardzo ważną rolę, być może w stworzeniu kolejnego Kwisatz Haderach, z czym nie zgadzało się wiele sióstr. Bene Gesserit, w tym komendantka Gammu, Szwengiu. Tleilaxianie oraz Ixianie domyślali się, że kolejne gole Duncana są bardzo ważni w planach Bene Gesserit. Stąd wszyscy próbowali go zlikwidować. W międzyczasie z ukrycia wyszły czcigodne macierze, znane również jako Dostojne Matrony, tajemnicza organizacja kobieca, która jakiś czas temu wróciła z rozproszenia i miała zamiar podbić cały znany wszechświat. Taraza, by poznać plany macierzy, dała się celowo schwytać, jednak została oswobodzona przez Tega. Niedługo później tancerz oblicza nowej generacji zaatakował gole Duncana Idaho na Gammu, a następnie atakują go czcigodne macierze Miles Idaho, matka wielebna Lusilla i dawny podkomendny Tega, a teraz dowódca generał Burdzmali, wpadli w pułapkę. Duncan i Lusilla zdołali uciec, a Miles został pojmany i poddany torturom. Dostojne matrony zbudowały urządzenie zwane sonda T, która przypominała iksjańską sondę. Podobnie do niej miała służyć do wydobywania pamięci genetycznej z żywych i martwych istot, z tą różnicą, że wynalazek macierzy powodował tortury na nieznaną dotąd skalę, a ból nią wywołany można było porównać do spożycia wody życia, najsilniejszej trucizny w uniwersum Diuny, przez pretendentki do matek wielebnych Bene Gesserit. Popchnięty na skraj wytrzymałości, uaktywniły się ukryte geny Atrydów, sprawiając, że Miles Teg zdobył nieznane dotąd umiejętności. Stał się tak szybki, że nie mogły uchwycić go ludzkie oczy, co sprawiło, że nie dało się go pokonać w bezpośredniej walce. Jedyną słabością był fakt, że musiał konsumować ogromne ilości kalorii, by przeżyć tak duży wysiłek. Ponadto uaktywnił się mu wzmocniony dar prekognicji, dzięki któremu widział nawet statki i komnaty pozaprzestrzenne, których nie widzieli inni jasnowidzący, w tym sam Bóg Imperator Leto II. te niespotykane nigdy dotąd umiejętności sprawiły, że moim zdaniem Miles Teg stał się najlepszym, co nie oznacza, że był nie do pokonania wojownikiem w uniwersum Diuny. Po tym, jak bez problemu zabił Matrony, którego go więziły, namierzył dzięki prekognicji statek pozaprzestrzenny i dzięki niemu postanowił pomóc w ucieczce Duncanowi Idaho. Jednak musiał skupić uwagę dostojnych matron na sobie. Udało mu się to. Dzięki temu, że zabił wcześniej wiele liderek czcigodnych macierzy i razem z matką przełożoną Tarazą oraz uwięzionym mistrzem Tleilaxius Cytalusem wiedzieli, że odwet nadejdzie. Matrony, by złamać Bene Gesserit oraz Tleilaxian, planowały zniszczenie planety Rakis, jedynego miejsca we wszechświecie, na którym znajdowała się przyprawa. Teg, który również był celem, by odwrócić uwagę od Idaho, Shiany, która rozkazywała czerwiom oraz matki Wielebnej i jego córki Darwi Odradę, zebrał weteranów z Gammu, którzy niegdyś służyli pod nim, oraz wszystkie siły Bene Gesserit na Diunie. Była to samobójcza misja, z czego zdawał sobie sprawę Miles, jak i matka przełożona Taraza. Plan Tega odniósł sukces. Doszło do bitwy o Rakis, w której brały udział miliony żołnierzy po obu stronach i zakończyła się klęską Bene Gesserit, ponieważ macierze użyły tajemnej broni, rakiety wystrzelonej ze statku kosmicznego, która całkowicie zniszczyła całą planetę, zabijając wszystkie żywe istoty, w tym czerwia oraz między innymi Milesa Tega. Nie był to jednak koniec historii Bashara Bene Gesserit, ponieważ został sklonowany z materiału genetycznego z jeszcze żywego Milesa, co sprawiało, że nie był on golą. Miał on stanąć po stronie ludzkości w trakcie ostatecznej bitwy decydującej o jej losach, czyli Kralizek, ale powstanie o nim osobny materiał. Jestem fanem teorii, że Miles Teg był w rzeczywistości Kwisatz Haderach, którego zakon żeński Bene Gesserit chciał stworzyć od dziesiątek tysięcy lat. Był geniuszem wojskowym, mentatem, a po torturach, które popchnęły go na skraj śmierci, uzyskał niespotykane umiejętności, jak jasnowidzenie, technologii pozaprzestrzennej. Ponadto pozostał wierny zakonowi i jego zasadom, choć pozwolił na ucieczkę Shianie i Idaho na statku pozaprzestrzennym Itaka. W książkach jednak na próżno szukać potwierdzenia mojej teorii. Być może dlatego, że w czasach po Bogu Imperatorze Bene Gesserit porzuciły plany stworzenia Kwisatz Haderach, szukając na nowo sposobu na ocalenie ludzkości. Jeśli film ten Ci się podobał, zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami o Diunie z mojego kanału. Podziel się nimi ze swoimi znajomymi, co również pomoże w rozwoju. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.